dzisiaj Pan przedstawić. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym przedstawić Państwu nowego trenera Broni Radom, Pana Tomasza Jasika, który będzie odpowiedzialny za pierwszą drużynę. Witam serdecznie. Panie trenerze, skąd taka decyzja o zmianie trenera? Bo przyznam szczerze, że wiele osób było zaskoczonych dzisiaj rano, kiedy pojawiła się informacja. Super, byśmy byli tak, powiem, w lidze też zaskakiwali kibiców swoją grą i wynikami. Do tej pory były one niezadowalające, stąd ta decyzja. Co prezesowi wiadomo na temat pana trenera? Dlaczego ten trener, a nie inny? Przekonał mnie, że tak powiem, nasza wspólna, gdzieś tam nasze wspólne poglądy, doświadczenie i większe, mam nadzieję, że pan trener swoją osobą udowodni na boisku. Pana trenera też poprosimy. Gdyby pan nam kilka zdań na swój temat powiedział. Dorobek piłkarski, szkoleniowy, ile lat, skąd pan pochodzi, co udało się osiągnąć? Ostatnie 6 sezonów pracowałem w Motorze Lublin. Najpierw jako pierwszy trener juniorów starszych w Centralnej Lidze Juniorów. Później jako asystent pierwszego trenera w pierwszej drużynie, trenera Mirosława Hajdy. Z drużyną juniorów starszych, no ponad 100 meczów na poziomie centralnym juniorów starszych. Jako asystent również na poziomie centralnym. Po awansie udało nam się awansować właśnie w 2020 roku do drugiej ligi po kilku latach prób. Akurat temu sztabowi, w którym ja byłem, udało się tą próbę pokonać. Wcześniej pracowałem w drużynach seniorskich w Stali Kraśnik, w Stali Poniatowej oraz w grupach młodzieżowych, w dublerze Opole Lubelskie, który to klub założyłem, prowadziłem. Kilku wychowanków z tego klubu spod mojej ręki, można powiedzieć, wyszło, chociażby Dominik Banach, który dzisiaj jest w ekstraklasowym klubie w Radomiaku. Czy kilku, którzy gdzieś tam grają na poziomie drugiej czy trzeciej ligi. Wcześniej jako zawodnik występowałem w takich klubach jak Avia Świdnik, jak Stal Kraśnik. Wcześniej jako junior byłem 5 lat w Wiśle Kraków, w drugim zespole, w zespole juniorów. Jestem wychowankiem Opolenina, Opole Lubelskie i stamtąd też pochodzę. Także taka krótka historia mojego życia. Co pan wiedział na temat Broni? Kiedy pojawił się ten pierwszy telefon z propozycją? Interesuję się tutaj regionem, bo wiadomo, że jesteśmy blisko, więc zarówno ta Broń Radom, jak i Radomiak, jak i te pobliskie, czy to Kozienice, czy inne miejscowości takie, powiedzmy, pobliskie, no to patrzę na tą ligę, obserwuję, więc wiem, że to jest taki, powiedzmy, trzecioligowy zespół, który ma aspiracje na coś więcej i te aspiracje prezes przedstawił. Chcielibyśmy, żeby te aspiracje w ciągu najbliższych, powiedzmy, 2 lat się spełniły i chcielibyśmy, żeby ten klub był wyżej, żeby był lepiej odbierany, lepiej zorganizowany. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim poprzez wyniki sportowe było tutaj lepiej pod innymi względami. Oglądał pan pierwsze 4 mecze, gdzieś fragmenty albo całe mecze drużyny, czy... Oglądałem cały mecz z Legią, oglądałem wcześniejsze też mecze, oglądałem mecze z poprzedniego sezonu. Muszę powiedzieć, że na pewno ciężka była końcówka, jeżeli chodzi o tutaj walkę o utrzymanie, natomiast zwycięska, można powiedzieć, że drużyna stanęła na wysokości zadania, bo naprawdę końcówka sezonu była imponująca i tutaj udało się utrzymać. Ten początek, wiadomo, nie był może zbytnio udany. Wydawało się po pierwszym meczu, że to pójdzie w dobrym kierunku. Poszło w takim, jakim poszło. Oglądałem mecz dosyć tak uważnie, mecz z Legią. Dokonałem już analizy tego meczu. Na podstawie tej analizy pracujemy już od dzisiaj i z zespołem przygotowujemy się do meczu piątkowego. No właśnie chciałem zapytać, jak ten zespół pana przyjął, bo dla nich to też zaskoczenie, że od dzisiaj mają nowego trenera.
Na pewno zawsze jest zaskoczenie. Czasami się bardziej zawodnicy spodziewają zmiany, czasami mniej. Natomiast no, myślę, że przyjęli mnie w porządku, będziemy się jakoś tam poznawać. Zawsze trener jest odbierany dobrze, jeżeli dobrze pracuje, jeżeli będą widzieli zawodnicy, że idziemy w dobrym kierunku, że ten kierunek, który ja chcę nakreślić, ich przekonuje i są w stanie to zrobić, to będzie dobry odbiór, wiadomo. Jeżeli coś jest nie tak, no to zawodnicy gdzieś tam zaczynają narzekać. Natomiast tutaj myślę, że będzie wszystko ok. Jest to młoda drużyna, jest to drużyna, która jest ambitna. Miałem spotkanie też przed chwilą z radą drużyny, wcześniej z całą drużyną. Przedstawili mi jakby swoje uwagi co do tutaj organizacji, bo wiadomo, że zawsze gdzieś tam zawodnicy mają swój odbiór, trener ma swój odbiór, więc myślę, że tutaj wspólnie z zawodnikami, przede wszystkim z zarządem, z prezesem, z dyrektorem sportowym te problemy, które są, rozwiążemy i dzięki temu pójdziemy do przodu. Proszę, tylko zapytam od siebie o kadrę zespołu, bo został tydzień do zamknięcia okienka transferowego. No, gołym okiem widać, że coś by się przydało jeszcze tej drużynie. Jak pan się za to zapatruje na to? Jesteśmy w kontakcie z kilkoma zawodnikami. Być może w tym tygodniu nam się coś uda pozyskać. Jesteśmy po jakichś tam pierwszych rozmowach. Więc mam nadzieję, że dwa czy trzy transfery uda się zrobić, żeby tą kadrę jeszcze wzmocnić, nie tylko ilościowo, a przede wszystkim jakościowo. Panie trenerze, debiut derby lokalne to zawsze emocje. Ja wiem, że odpowie pan, że każdy mecz jest ważny, każdy mecz jest trudny, nie ma łatwych meczów. Jak podchodzicie do tych derbów z lokalnym rywalem? No, na pewno po trzech porażkach w drużynie jest złość, w każdej drużynie po trzech porażkach jest takie wewnętrzna mobilizacja i dodatkowo ten smacz, o którym pan powiedział, to derby tutaj można powiedzieć regionu, więc myślę, że drużyna podejdzie naprawdę w 100%, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Ja postaram się w 100% przygotować, jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne, mentalne i motoryczne i zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zostały w Radomiu. Analizował pan mecz swojej drużyny z Legią, a czy analizował pan już rywala? Analizowaliśmy już rywala, natomiast chcielibyśmy gdzieś tam do czwartku skupić się na wdrażaniu z jakby pierwszych elementów z naszego modelu gry. I dopiero powiedzmy po dwóch jednostkach treningowych, czyli po dzisiejszej i po jutrzejszej, przejdziemy do przeciwnika, który na pewno będzie przedstawiony drużynie, na pewno jakiś tam trening czwartkowy będzie też w oparciu troszkę o zachowania przeciwników. Jest bardzo krótki mikrocykl, nietypowy, bo od wtorku do piątku są tylko trzy jednostki treningowe, więc nie chcemy się za bardzo skupiać na przeciwniku, tylko chcemy się więcej skupić na sobie. Natomiast na pewno czwartkowy dzień to będzie taki, gdzie przeciwnik będzie drużynie przedstawiony i szczegółowo dosyć opisane jakby zachowania w poszczególnych formacjach. Panie trenerze, na pewno już znana jest panu sprawa z boiskiem. Wiadomo, jak to wygląda. Czy czwartkowy trening będzie pan chciał zrobić na głównym płycie? Wszystko zależy też od pogody, bo akurat taka pogoda jest, jaka jest. Dzisiaj musieliśmy trenować na sztucznym boisku, bo zalało i to nie tylko my taki problem mamy. Drużyny z wyższych lig, również z tego, co dzisiaj rozmawiałem z kolegami trenerami, musieli nawet czy w drugiej lidze, czy w pierwszej trenować na sztucznym boisku, bo to na to akurat wpływu nikt nie ma. Jeśli pogoda pozwoli, no to chcielibyśmy wyjść na boisko główne, na taki rozruch, żeby też chłopcy poznali przestrzenie, bo niektórzy tutaj będą pierwszy raz, niektórzy będą gdzieś tam na boisku pierwszy raz, żeby czuli, że grają rzeczywiście u siebie i przynajmniej są po jednym treningu, natomiast to wszystko zależy od tego, od stanu morale. Pamiętasz, mecz będzie rozegrany o 19 przy światłach. Lubi pan grać o tej porze? Na pewno jest to przyjemniejsze granie niż powiedzmy w sobotę o 11. Na pewno w piątek wieczorem to jest fajna pora, bo światła, gdzieś tam dodatkowe emocje wyzwalają w zawodnikach, że no jednak otoczka wokół meczu jest dużo, dużo
lepsza niż powiedzmy granie gdzieś tam na łące o 11. Także ja się cieszę, że jestem w tym miejscu, naprawdę fajny stadion, można stworzyć na nim dobre widowisko i o to będzie nam chodziło. A jak sytuacja kadrowa? Wszystkich do dyspozycji będzie pan miał? Wiadomo, pewniacy są w zespole i pewniacy na pewno zagrają, bo tak to w każdej duszy nie jest, ale gdzieś tam w głowie trener po analizie meczu z Legią ma jakiś tam taki skład przybliżony wyjściowy? Na pewno zarys składu mam, też przyglądam się zawodnikom, dzisiaj się przyglądałem, jutro będę podczas takiego treningu, który powiedzmy, że taki główny trening w mikrocyklu będzie jutrzejszy, zakończony jakąś tam grą, więc dużo wniosków pewnie będzie jutro. Do dyspozycji być może będziemy mieli wszystkich, natomiast mamy gdzieś tam jedno przeziębienie, jedną chorobę, ale mamy nadzieję, że zawodnik się do piątku wykuruje. Zazwyczaj po trzech porażkach przychodzą nawet głębokie zmiany w składzie. Czy trener tu przewidział jakieś bardzo głębokie, czy kosmetyczne wyjściowe 11? Aż takich głębokich nie przewiduję, bo nie ma aż tak głębokiej kadry, żeby przewidywać głębokie zmiany, więc my też wiemy, że poruszamy się wokół ograniczonej liczby nazwisk i myślę, że też zasługują zawodnicy na szansę ode mnie. Ja powiedziałem dzisiaj w szatni, że no każdy ma też czystą kartę i też nie chcę oceniać przez pryzmat poprzednich meczów ich, tylko przez to, co prezentują od dzisiaj, co będą prezentowali w kolejnych meczach. Na pewno jakieś wnioski wyciągnę z meczów, które przeanalizowałem i mam nadzieję, że optymalny skład wyjdzie w piątek na mecz. Czego życzyć trenerowi na starcie? Na pewno powodzenia, szczęścia, bo to jest nieodzowne w pracy trenerskiej i zdrowia dla chłopaków, bo jeżeli oni będą zdrowi, jeżeli ta praca, którą wykonamy, podniesie nas wyżej, no to przy zdrowiu, przy szczęściu będą wyniki. Ja też życzę tego szczęścia. Panie prezesie, może trener pisał. Dziękujemy. Przejdźmy do konkretów, czyli podpisania umowy. Pan mądrze tak na stojąco ręce sobie podać. Tak, oczywiście, nie ma problemu. Dzięki. Można w naszą stronę, bo to daje rękę. O, właśnie teraz. Dobra, super, dziękuję.